Cześć, z tej strony Adam z Atrakcyjnych Domów. Mamy godzinę 15:44. Już powoli zaczyna się robić ciemno. Dźwig już pojechał. Auto, które przywiozło ściany, też już pojechało. Gdyż aktualnie postawiliśmy wszystkie ściany kondygnacji parteru budynku. Powierzchnia po podłogach 110 metrów kwadratowych, garaż. Zapraszam do środka, przejdźmy się. Jak to przystało na każdy dom, wchodzimy oczywiście, no może nie drzwiami, ale wejdziemy sobie otworem wejściowym. Znajdujemy się w przedsionku, tutaj w tej części znajduje się garaż. Za nim jest pomieszczenie gospodarcze, to już widzieli Państwo na poprzednim filmie. Tutaj mamy pomieszczenie, które może stanowić na przykład biuro albo też pokój gościnny. Ściany na ten moment trzymają się na specjalnych wyporach regulowanych. Jutro tutaj wszystkie ściany będą sprawdzane piony i będą zalewane łączenia ścian, czyli tak zwane zamki. Idziemy korytarzem dalej. Idziemy dalej. Po lewej stronie mamy kuchnię. I tutaj znajdujemy się aktualnie w salonie. Jesteśmy w salonie. Tam jest ściana pod telewizor. O, proszę zobaczyć. Tutaj mamy specjalne przejścia, roty, żeby przepuścić przewody, żeby nie było tego syndromu wiszących kabli. Natomiast w tej przestrzeni bardzo ciekawe rozwiązanie zostanie zastosowane, gdyż tutaj będziemy mieli duże przesuwne okno typu HST. W tej części mamy przepiękne okno narożne. Okno narożne ze słupkiem i w tamtej części będzie spiżarnia.